W ostatnich latach wiele osób decyduje się na zmianę swojej lustrzanki na aparat bezlusterkowy. W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam trzy w obecnej chwili najpopularniejsze adaptery, które pozwalają nam podłączyć nasze sprawdzone obiektywy. Te trzy adaptery, które mam w tej chwili na stole, pozwalają na podłączenie obiektywów z mocowaniem Canon EF do aparatów systemu Sony E i EF. Wszystkie adaptery są wykonane z metalu. Comlite i Metabones posiadają dodatkowo stopkę statywową, której brakuje w Sigmie. Istotne jest ich wewnętrzne wykończenie. Adaptery Comlite i Sigma są zrobione z matowego tworzywa, a Metabones jest wyłożony włoskowatą tkaniną, która świetnie eliminuje niepotrzebne refleksy świetlne, mogące wpłynąć na ostateczny wygląd zdjęcia. Adapter Sigma posiada wejście USB do aktualizacji oprogramowania i tak samo Metabones jest wyposażony w USB służące do tych samych celów. Dodatkowo Metabones posiada przycisk, którym możemy zmieniać specjalne tryby działania, Green Mode, który będzie lepiej działał z autofokusem opartym o detekcję fazy oraz Advanced Mode, który pozwala na ostrzenie w technologii opartej na detekcji kontrastu. Porównajmy teraz, jak poszczególne adaptery radzą sobie z szybkością autofokusa na różnych obiektywach. W tej chwili podpięliśmy obiektyw Sigma 35 Art do adapteru Comlite. Jak możemy zaobserwować, w miarę szybko ostrzy, czasami gdzieś gubi ostrość i przejeżdża całą długość ostrzenia, ale to też się zdarza od czasu do czasu. Po podpięciu obiektywu Sigma pod adapter MC11, a też marki Sigma, widzimy, że został on zaprojektowany stricte pod ten obiektyw. Autofokus jest ustawiany bardzo szybko. Możemy usłyszeć potwierdzenie. W przypadku podpięcia najdroższego z adapterów widzimy, że efekty są porównywalne do adapteru Sigma, aczkolwiek są momenty, w których przejeżdża punkty ostrości do przodu i do tyłu i nie potwierdza jej. Teraz podpięliśmy obiektyw Canon 17-40 mm. Ostrzymy na szerokim kącie na 20 mm. Ten obiektyw jest przeznaczony do matryc APS-C, w związku z tym musieliśmy przełączyć w trybie aparatu na tryb APS-C, aby korzystał tylko z części matrycy. Jak widzimy, troszeczkę się gubi od czasu do czasu, ale generalnie zajmuje mu to około pół sekundy, sekundę, żeby potwierdzić ostrość. Adapter Sigma w połączeniu z Canonem 17-40 radzi sobie wyraźnie lepiej od Comlite'a, rzadziej się gubi, ale też zdarzają mu się takie sytuacje jak przed chwilą. Czyli przejedzie ten punkt ostrości i nie potwierdzi go koniec końców. W przypadku podpięcia adapteru Metabonesa do obiektywu 17-40 widzimy, że efektywność ma podobną też do Sigmy. Czasami zdarza się, że się gubi, też przejeżdża ostrość, ale generalnie współpracuje bardzo korzystnie. W tej chwili mamy podpięty obiektyw makro 100 mm Canona. Możemy zauważyć, że ostrość gubi się, przejeżdża całą długość w poszukiwaniu punktu ostrości i generalnie bardzo rzadko znajduje, na przykład tak jak w tym przypadku. Po zmianie adaptera na Sigma możemy zauważyć charakterystyczny sposób ustawiania ostrości. Najpierw przejeżdża do przodu i do tyłu całą długość autofokus, a potem sobie skokowo sprawdza, który element jest najbliżej punktu ostrości. Po połączeniu obiektywu Canona 100 mm z Metabonesem możemy zauważyć, że wyraźnie radzi sobie troszeczkę lepiej od adapteru Sigma. Tutaj też sposób potwierdzenia ostrości jest troszeczkę płynniejszy, aczkolwiek w sytuacji, gdy sobie nie może aparat poradzić, to też adapter przełącza się w tryb skokowy i próbuje wyszukiwać punktu ostrości. Urządzenie firmy Comlite to adapter, który w przypadku wielu obiektywów radzi sobie zadziwiająco dobrze i porównywalnie do testowanych dzisiaj adapterów.
Adapter ten najlepiej radzi sobie z obiektywami szerokokątnymi, takimi jak 17 mm, 35 czy 50 mm. Jego główne zalety to stosunek ceny do jakości i prostota użytkowania. Jak możemy zauważyć, adapter Sigma został zaprojektowany przede wszystkim pod obiektywy tej marki i głównie z serii ART. Z takimi obiektywami też osiągniemy najlepsze rezultaty. Jak mogliśmy zauważyć wcześniej w teście, radzi on sobie również zadziwiająco dobrze z obiektywami Canona. Dodatkową zaletą tego adapteru jest to, że jest wyposażony w wejście USB, dzięki któremu zaktualizujemy oprogramowanie. Adapter firmy MetaBones jest najdroższym adapterem w naszym dzisiejszym zestawieniu. Jednocześnie, jak możemy zauważyć, jest on oficjalnie kompatybilny z największą ilością obiektywów i bardzo możliwe, że ta lista wzrośnie ze względu na możliwość aktualizacji przez wejście USB. Dodatkowo dwa tryby pozwalają nam na dobranie ustawień autofokusa tak, aby ułatwić pracę z określonymi modelami aparatów. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie adapterów, zadawajcie pytania w komentarzach. Zapraszamy do naszego sklepu cyfrowe.pl i nie zapomnijcie o subskrypcji naszego kanału.